Witajcie kochani, kolejny Energy Boost Środa. Dzisiaj zupełnie inaczej. Ponieważ mamy okres świąteczno-noworoczny, chciałam Wam zrobić małą niespodziankę. Dzisiaj nie opowiem Wam nic mądrego i nic, co pozwoli Wam wzrosnąć w Waszym samorozwoju. Natomiast opowiem Wam coś, co może Was zainteresować, o co często mnie pytacie, albo czym jesteście zaskoczeni, kiedy nie poznajecie. Dzisiaj 10 faktów z mojego życia, których być może nie znacie. Fakt pierwszy. Umiem dotknąć językiem własnego nosa. Pewnie wiele ludzi to potrafi. Ja potrafię to robić nie dlatego, że mam długi język, tylko dlatego, że mam dość spory nos. Fakt drugi. Zdawałam do szkoły aktorskiej w Warszawie razem z Marysią Seweryn, córką Krystyny Jandy i Andrzeja Seweryna. Ona się dostała, ja niestety nie. Ciekawe dlaczego, ale niech żałują. Fakt trzeci. Skończyłam szkołę muzyczną w klasie fortepianu i do dziś dnia posiadam umiejętność gry na tym instrumencie. Fakt czwarty. Mam skończone 4 fakultety, a właściwie 5. Fizyka, matematyka z informatyką, bibliotekoznawstwo, oligofrenopedagogika oraz choreografia tańca współczesnego. Dodatkowo jestem też pilotem, ale to chyba wiecie. Fakt piąty. Kiedy jeździłam jako wychowawca na kolonie, pewnego razu wzięłam ze sobą swojego syna, którego nigdy jako grupa nie liczyłam. Zawsze liczyłam grupę plus mój syn. Pewnego razu, kiedy mieliśmy przerwę na odpoczynek i na toaletę, po zakończonej przerwie przeliczyłam całą grupę i ruszyłam w drogę. Okazało się, że zostawiłam wtedy właśnie w tej toalecie mojego syna. Mój syn, nauczony doświadczeniem, doskonale znał numer telefonu do mnie, podszedł do pierwszej spotkanej pani, poprosił o numer telefonu, zadzwonił do mnie i wtedy w słuchawce usłyszałam rozżalony głos mojego syna, który powiedział: mamo, o mnie zapomniałaś i zostawiłaś mnie. Muszę Wam powiedzieć, że do dziś dnia wypomina mi tą sytuację. Ale jeżeli już jesteśmy przy zostawianiu, to muszę Wam powiedzieć, że skądś to muszę mieć, ponieważ kiedy byłam dzieckiem, byłam 3 razy na kolonii i 2 razy moi rodzice zapomnieli mnie z tej kolonii odebrać, myląc termin, i za każdym razem robiła to mojej mamy, koleżanka z pracy, której serdecznie za to dzisiaj dziękuję. Fakt siódmy. To jako nastolatka 3 razy wzięłam udział w pierwszej pielgrzymce ze Skrzatusza do Częstochowy i muszę Wam powiedzieć, że było to dla mnie niesamowite doświadczenie. Fakt ósmy. Nigdy w życiu nie miałam niczego złamanego. Absolutnie nigdy się nie połamałam. Fakt dziewiąty. Wygrałam maraton aerobiku, maraton fitnessu. To było dość dawno temu, kiedy były początki tego u nas w Słupsku i muszę Wam powiedzieć, że wygrałam wtedy bardzo atrakcyjne nagrody. I fakt dziesiąty. Pracowałam kiedyś w agencji promocji i reklamy i miałam pod sobą hostesy. Na dzisiaj tyle. Proszę, napisz w komentarzu, który z 10 faktów na temat mojego życia najbardziej Cię zaskoczył. Za dzisiaj Wam dziękuję i zapraszam już na normalną środę za tydzień.